Taki kadr, czy taki kadr? Coś za dużo tych obrazów w tym miejscu. Ale energetycznie jest dobrze. Jak się czuję w takim klimacie, w takiej energetyce tych obrazów? Dobrze. Zaczynamy. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Subiektywnie Kreatywni. Z tej strony Monika Jakubczak, jasnowidz, pedagog specjalny. I wzięłam jeden tylko wdech. I widzicie? Po prostu muszę zwolnić. Chcę zwolnić i mieć więcej przyjemności skręcenia tych audycji, bo właśnie teraz, właśnie w tym momencie, moje ciało poinformowało mnie, że wydzielam dużo kortyzolu właśnie w tej chwili, że przeżywam jakiś stres, że oddech się spłycił, a przecież jest to przyjemna dla mnie przestrzeń, ale w ciele jeszcze są jakieś mechanizmy obronne, które chcą mnie odwieść od tego, żebym audycję dla Państwa nakręciła. Wezmę sobie kilka głębokich wdechów i wydechów. Tak jak klientkom, które przychodzą do mnie zestresowane już na sesję, zalecam im kilka głębokich wdechów i wydechów, żeby umysł się uspokoił, żebyśmy obie miały przyjemność czerpaną z naszego spotkania, bo przecież na sesjach nie wydarza się nic nieprzyjemnego. My odkrywamy tylko rzeczywistość z innej perspektywy, często ukrytej na pierwszy rzut oka. I tutaj też nic złego mnie nie czeka. A jednak ciało ma jakieś jeszcze powiązania z przeszłością, z jakimiś publicznymi prawdopodobnie wystąpieniami, więc po audycji sobie troszkę nad tym popracuję, żeby tu absolutnie płynęło, żebym przychodziła na luzie. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za komentarze, łapki w górę, których pojawiło się o wiele, wiele więcej pod ostatnim filmem. Bardzo dziękuję, że wspieracie rozwój mój osobisty i mojego kanału, ale przede wszystkim te łapki w górę, te wszystkie komentarze, które zostały umieszczone pod filmem, przede wszystkim wpłynęły na rozwój mojego dobrego samopoczucia i zachwytem, że tak wiele osób wyszło z otwartym sercem i z taką chęcią pomocy. I to mnie tak bardzo rozczuliło, także bardzo dziękuję i ponownie proszę o komentarze. I ponownie proszę, jeśli podoba Wam się to, o czym mówię, a nie zawsze są to proste rzeczy, o zostawienie łapki w górę. I wiecie, wiele osób, które tworzą coś na YouTubku, o nawet jak pieszczotliwie mówię o tej platformie, to się zmieniło. Jakieś mechanizmy obronne moje się ulotniły, rozpuściły, bo nawet pieszczotliwie mówię o tej platformie. Mówi o tym, że łapki w górę i komentarze motywują do dalszego działania. I ja się z tym absolutnie w tej chwili zgadzam. Zaobserwowałam też u siebie, że to nadaje sens, że Wasza żywa reakcja na to, co mówię, jakie treści tutaj poruszam, że jesteście w tym ze mną, że Wy to wiecie, że Wy sobie tutaj potwierdzacie pewne rzeczy, albo dla niektórych jest to nowe spojrzenie i o tym piszecie. Jest to żywa, miłująca energia wymiany między nami po prostu informacji. I to jest wspaniałe. Bardzo Wam za to dziękuję.
tyle i zabieramy się do treści z innej bajki, a mianowicie z bajki pod tytułem Co przygotował dla nas aspekt rozwoju ludzkości, aspekt rozwoju humanitaryzmu w istocie ludzkiej. Jest to bardzo ciekawy temat, zresztą zawsze te wszystkie treści, które poruszam na swoim kanałku YouTube'ku, nie żebym obniżała jego wartość, ale pieszczotliwie, mam do niego w tej chwili, do tego kanału, to też jest nowe, do tego kanału i do tej platformy, po prostu jakąś taką odmienioną perspektywę, gdzie mam dużo do tego czułości. Zawsze mówię ciekawe dla siebie rzeczy, bo no wiecie, ja mam spektrum ADHD i ADHDowcy mają to do siebie, zresztą cudowna jest to cecha osobowości, że lubią i mają pasję tylko w tych rzeczach, którymi są sami zainteresowani. I staram się właśnie tę moją pasję do tego rozwoju humanitaryzmu w każdym człowieku przekazać i tknąć Was ducha radości w związku z tymi procesami. Dobrze, ja te audycje już sobie przygotowałam, znaczy treści na audycję przygotowałam sobie już jakieś 2-3 tygodnie temu, ale powiem Wam, że pochłonęło mnie malarstwo, pochłonęły mnie rysunki, pochłonęły mnie totemy sukcesu, które zupełnie nadały inną perspektywę rozumienia tego, co się dzieje w tej chwili. A w tej chwili się dzieje to, że jesteśmy prowadzeni do własnej osobowości, do rozpoznawania własnych potrzeb i do rozpoznawania płaszczyzn życiowych, w których powinniśmy osiągnąć sukcesy. I powiem Wam, że te płaszczyzny w ogóle nie są oczywiste na pierwszy rzut oka. Ponieważ mamy tyle naleciałości takich społecznych, że tu powinniśmy się zaznaczyć, tam powinniśmy się zaznaczyć. Tu nam powiedziano, że mamy taki talent, więc powinniśmy go rozwijać, ten na przykład zostawić, bo jest mniej prestiżowy społecznie. Zamiast śpiewać, to może zacznij pracować w banku lub studiuj ekonomię, wtedy są większe zarobki. Takich treści różnych, z różnych pól morfogenetycznych ludzkich umysłów usłyszeliśmy. I właśnie uświadomiło mi to malowanie totemów sukcesu, jak my różni jesteśmy. Jak my w różnych aspektach możemy osiągać i powinniśmy osiągać sukcesy. I jak w nieoczywistych przestrzeniach. I tylko taki króciutki przykład. Jak bardzo, żeby zasłużyć na aprobatę rodzinną, potrafimy skończyć na przykład tysiące fakultetów, żeby uznano nas w rodzinie jako mądra osobowość wiedząca. Potrafimy w ciągu roku skończyć kilka fakultetów, zostawiając wszystko, co życie za sobą niesie, a co jest ważne lub ważniejsze nawet, na korzyść edukacji. I w tym przypadku, o którym chcę powiedzieć, okazuje się paradoksalnie, że płaszczyzna, na której w tym wcieleniu istota zaplanowała sobie osiągnąć sukces dla niej samej, jest to romantyczna relacja, męsko-damska. Relacja, w której trzeba dotknąć, albo dobrze jest dotknąć, nowego wymiaru męskiej, zdrowej energii, która przyjmuje kobiece, która podąża za kobiecym, która dla kobiecego chce w swojej męskiej strukturze ogarnąć po męsku, zbudować po męsku, ułatwić kobiecemu wyrażenie się w tej rzeczywistości gęstej, materialnej.
Albo drugi przykład, mój własny. Mnie się wydawało, że ja jestem stworzona do edukacji i tylko. Ale jak zaczęłam opisywać swój totem sukcesu, to okazało się, że moim sukcesem jest inne zrozumienie specyfiki umysłu ADHD, do czego on powstał, dlaczego on taki jest, jak może wykorzystać swoje potencjały w środowisku, jak może wykorzystać zdrowo swoje potencjały w rodzinie, do czego ten mózg mnie predysponuje i żeby oczywiście edukacją przekazać to innym umysłom, których jest sporo, okazuje się, w spektrum ADHD, że pójście li tylko na leki albo uczenie się nowych zachowań, które nas dostosują do tego chorego społeczeństwa, nie jest dobrym pomysłem, nie jest dobrą drogą. I jak bardzo się pomyliłam i jak bardzo to przewartościowało jakby moje myślenie, więc teraz zamiast siedzieć i opracowywać edukacyjne treści, siedzę i rozpoznaję siebie, swoją specyfikę umysłu, samo obserwuję siebie codziennie, jak ja funkcjonuję, do czego ja mogę ten swój specyficzny mocno mózg wykorzystywać i co ja jeszcze mogę jakby tam odkryć w tej specyfice i przełożyć to na jeszcze lepsze humanoidalne jakości człowieka. Także widzicie, no pełen zaskok. I co teraz będzie się jeszcze dokładało do tych treści informacyjnych, rozwojowych, o których ja już wcześniej, o właściwie od lat mówię. Bo kręcimy się wokół tych treści. Przychodzą kolejne, które rozszerzają perspektywę zrozumienia tamtych poprzednich, uzupełniają, dają inne pole widzenia tego, co już powiedziałam. Ale dobrze, rozgadałam się, a tutaj czas się troszkę skrócić. Kochani, przeczytam, bo jest dużo ważnych treści, a mój umysł ADHD-owca nienawidzi, a właściwie mogę powiedzieć, że nie jest w spektrum zainteresowania uczyć się na pamięć różnych treści, czy spinać się, żeby odtworzyć dokładnie to, co się napisało z pamięci. No nie leży to w kompetencjach mojej głowy, więc ja ją zwalniam z tego. Ja jej daję to, czego ona potrzebuje. I jeśli chcecie racjonalnych, logicznych treści, to ja muszę mieć notatki, dlatego że ja jestem, można by było powiedzieć, nieco alogiczna, rozproszona, abstrakcyjna, zbierająca w danym momencie tysiące różnych impulsów informacyjnych, różnych bodźców. Ja się tak rozpraszam i łapię te wszystkie informacje i jest mi trudno później to wszystko złożyć w logiczną całość. A jak sobie usiądę? Jak sobie pospisuję wszystkie te treści, potem przecineczki poustawiam, kropeczki, potem jeszcze przeczytam razem z mężem, czy to ma logiczny sens, to co ja tutaj napisałam, to jest fajnie tak opracowane, żeby trafiło również do umysłów, które są inne niż mój, bo ja te wszystkie swoje chaotyczne myśli łapię, ja rozumiem, o co chodzi. Po prostu, ja rozumiem, mam szeroką perspektywę jakby rozumienia i też tu się trochę rozgadam, klientki jak przychodzą rozemocjonowane, wydaje im się, że opowiadają o swoim życiu chaotycznie, że zmieniają wątki, skaczą z kwiatka na kwiatek i martwią się o to, czy ja zrozumiem, o co mi chodzi. A im bardziej jest chaotyczna osobowość w jej mniemaniu, ja wszystko łapię, dlatego że ja jakby słucham uszami, czytam
między wierszami, czytam niuanse, rozumiem niuanse i ja w ogóle nie potrzebuję do swojego życia konkretnych, schematycznych zdań, poprawnych stylistycznie. Bliższym jest chaos. No ale audycja jest dla różnych ludzi, nie tylko dla takich, wiecie. Co się dzieje? Co się dzieje przede wszystkim? Na co się przygotować? Co przyjąć? Na co otworzyć oczy, uszy, całe ciało, całe swoje zrozumienie? Posłuchajcie. Muszę usiąść dobrze, bo jakby to powiedzieć, chcę, żeby na przeponę mi nic nie naciskało, bo pracuję teraz nad oddechem przeponowym, żeby uspokoić układ nerwowy, zregenerować układ nerwowy, żeby on nie był takim raptusem, jakim był całe życie. Do rzeczy. Ludzkość wyprowadzana jest teraz z tak zwanego biernego świadka zła, obserwującego brak moralności, niereagowania, przyzwalania, ukrywania, nienarażania siebie, umniejszania problemów lub zamiatania pod dywan. Jesteśmy jako ludzkość globalnie z tego programu biernego świadka zła wyprowadzani. I możemy, jeśli ktoś obserwuje treści w telewizji, w internecie, to co się dzieje na świecie, to wychodzą różnego rodzaju afery, wychodzi prawda, wychodzi jak bardzo ten świat jest zepsuty, zdemoralizowany i jak bardzo ludzie przyzwyczaili się do tego zła, tolerują, nie reagują, zamiatają pod dywan, chroniąc siebie, boją się zła, boją się mówić stop, nie zgadzam się. Ludzkość wyprowadzana jest teraz z egoizmu, czyli dbałości o swój święty spokój, utrzymywanie własnych grajdołów i zdobyczy. Wyprowadzana jest ze schematów, zamków, kłódek zakładanych na symboliczne drzwi, aby odgrodzić się od zła i od straty. Ludzkość nie zdawała sobie sprawy z tego, że była zmuszana, przymuszana, terroryzowana do tego, aby brać udział w wyścigu szczurów, zdobywaniu, nabywaniu, ochranianiu później tych zdobyczy, a to doprowadzało do wewnętrznego smutku i do degradacji psychiki. Ludzie są smutni, żyjąc w zagrożeniu ciągłym, boją się stracić. Boją się stracić prestiż, boją się stracić majątek, boją się stracić partnera, boją się stracić dobre imię, boją się stracić pozycję społeczną, boją się stracić rolę społeczną i boją się stracić dobrą twarz. Doprowadzono ludzkość do zatracenia moralności ducha. Jesteśmy jako ludzkość wprowadzani w przestrzeń wolną od lęków, które generowały nasze fałszywe ja. Rozwijaliśmy swoją sztuczną osobowość zgodnie z oczekiwaniami kontekstu społecznego i ogólnospołecznych lęków wynikających z historycznego tła. Ale teraz jesteśmy prowadzeni ku kształtowaniu własnej osobowości na podstawie własnych potrzeb i pragnień. Wychowaliśmy się i doświadczaliśmy w związku z tym w przestrzeni ludzi tak zwanych obojętnych świadków. Brakowało głębokich, bliskich więzi emocjonalnych. Brakowało po prostu miłości w naszym domu. A miłość według duchowych wytycznych to głębia przetwarzania, reaktywność emocjonalna, wysoka wrażliwość na drugą istotę,
zaangażowanie, satysfakcja, efektywność, zniuansowane podejście do człowieka i jego życia, empatyczne podejście do całej jego istoty. Miłość jest jak filozofia japońska wabi-sabi. Ona jest prawdziwą magią, która tkwi w człowieku, która polega na tym, że jest on głęboko niedoskonały, ale jednocześnie ma w sobie potencjał, aby sięgnąć po wszystko, czego potrzebuje, by wzrastać. Ludzie w oprogramowaniu egoizmu mają trudności w zrozumieniu i interpretacji sytuacji, w których potrzebna jest ich aktywność w udzielaniu wsparcia i pomocy innym istotom. Stają się biernymi świadkami sytuacji bez wzięcia odpowiedzialności za możliwość ich zmiany, co jest dziś ogromnym problemem znieczulicy społecznej. Bardzo mało ludzi reaguje i pomaga innym i sobie zmieniać okoliczności i wyrażać protest przeciwko zaistniałej sytuacji. Bierni rodzice, mamy z nimi do czynienia. Godzący się na zastałą rzeczywistość, wychowali bierne, niewolnicze dzieci. Ale program właśnie został rozerwany przez procesy rozszerzania świadomości. Jesteśmy świadkami poprawy funkcjonowania naszego mózgu i dlatego tak wiele mówi się w tej chwili o mózgu, o różnych typach funkcjonowania mózgu i różnych typach widzenia rzeczywistości świata. Rozszerzyła się wiedza na ten temat, nauka. Są odkrywane nowe zioła, suplementacje, które pozwalają zmieniać szlaki neuronalne z bierności na aktywność. I to się staje faktem. Jesteśmy tego świadkami. Kto chce, może korzystać z tych wszystkich informacji. Kto nie chce, oczywiście zostaje na drodze bierności i na drodze akceptowania zła. Neurobiologia. Możliwość aktywizacji wyższej inteligencji humanoidalnej, która dba o środowisko w sposób zrównoważony i dobry dla ogółu. Rodzi się wrażliwość i aktywność. I tego też, proszę Państwa, jesteśmy świadkiem. Dziwnie to zabrzmiało, proszę Państwa. Ale niech będzie. Proszę Państwa, jesteśmy wszyscy tego świadkiem. Oczywiście, kto chce być tego świadkiem, to jest tego świadkiem, ale też jesteśmy świadkiem nasilenia się problemów społecznych. Mamy ogromne problemy społeczne w tej chwili, mamy ogromne problemy ekonomiczne. Jakby jesteśmy świadkiem, jakby to powiedzieć, takiego rozdzielenia się rzeczywistości na dwa różne postrzegania. Jedni widzą w tym dramat, ci, którzy są w lękach, w mechanizmach obronnych, którzy nad tym nie pracują lub nie mogą pewnych rzeczy przepracować, i ci ludzie, którzy właśnie w tych problemach społecznych widzą szansę na wyjście z dogmatów społecznych i ze sztucznych programów, które zostały narzucone na ludzkość. I ci drudzy, będziemy odczuwać ulgę, kiedy odżywimy nasz mózg, czyli to, co jest naszym zadaniem w tej chwili, bo czytamy treści szeroko, o których ja mówię. Jeśli tu jest napisane, będziemy odczuwać ulgę, kiedy odżywimy nasz mózg, to nasza percepcja, ta chaotyczna, która zbiera informacje jednocześnie z różnych punktów przestrzeni, z różnych dziedzin medycznych, biologicznych, socjologicznych, już wiemy, że dbałość o mózg to nie jest tylko terapia, to nie jest tylko suplementacja, ale to są również zdrowe relacje, to są spacery, to jest rozszerzona percepcja wynikająca z kontaktu z roślinami, z oceanami, z ziemią, dlatego że tam jest mnóstwo dla nas informacji, które ustawiają nasze biopole humanitarne.
Poznamy siebie i swoje wartości humanoidalne, przekonania i poznamy wreszcie nasze ciało. Odczujemy wreszcie nasze ciało, jak pozbędziemy się mechanizmów obronnych. Wtedy też łatwiej rozróżnimy to, kto zaprasza nas do tego, czego nie chcemy. I co nie mieści się w naszych systemach moralnych i czego nie akceptujemy jako istoty wysokohumanitarne. Czyli im bardziej sprawny, im bardziej odżywiony mózg, im bardziej jesteśmy spokojni, im bardziej jesteśmy odłączeni od gadziego umysłu, czyli ten umysł jest spokojny, tym bardziej możemy myśleć racjonalnie, tym bardziej pole obserwacyjne jest szybkie, sprawne, jest poznawcze i tym bardziej mamy kontakt ze sobą, bardziej czujemy siebie, czujemy środowisko, rozpoznajemy potrzeby wszystkiego, co jest wokół nas. Budzi się człowiek humanitarny. Pamiętajcie, to są czasy, kiedy umiera człowiek zawładnięty złem i budzi się człowiek humanoidalny, humanitarny, nastawiony na dobro ogółu poprzez, pierwsza rzecz, musi rozpoznać samego siebie, swoje potrzeby, żeby potem rozpoznawać innych i potrzeby innych i działać ku wspólnemu dobru. Wybudzi się kreatywność, wybudzi się charyzma. Konspekt umysłu ADHD z neuroatypowego stanie się pożądanym i naturalnym. Normatywne stanie się nawiązywanie relacji z samym sobą i usunięcie programów współuzależnienia w relacjach z innymi. Wyjdziemy tym samym z niekorzystnych oczekiwań rodzinnych, społecznych i własnych. Będziemy budować własną dojrzałość i akceptację tego, kim jesteśmy. I odpuścimy realizację egoizmu, nabudowywania obojętności, pilnowania w lęku zdobyczy, grajdołów, ścigania się z innymi i postawienia na konieczność wywyższania siebie kosztem obniżania wartości innych. Czas odbudować układ nerwowy poprzez uważność na szczegóły, detale, wynikające z analizy codziennej rzeczywistości. Praktykowanie uważności nigdy wcześniej nie było tak ważne, jak właśnie w tym momencie. Budzi się retrospekcja, budzi się refleksyjność. Nie u wszystkich. Ja mówię do ludzi, którzy mają ten potencjał. Mogą po niego sięgnąć, mogą z niego korzystać. Praktykowanie uważności ma za zadanie spowolnić i zmniejszyć działanie ciała migdałowatego w sytuacjach stresowych, ale nie tylko. Spowolnić reakcje na bodźce zewnętrzne, aby mógł załączyć się racjonalny mózg kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za racjonalne myślenie, planowanie i przewidywanie. I to właśnie pozwoli przejąć nam kontrolę nad automatycznymi reakcjami na stres, czyli ucieczką, walką lub stanem zamrożenia. Powstanie trzecia jakość rozwiązania. Nie ucieczka, czwarta jakość, nie ucieczka, nie walka, nie stan zamrożenia, tylko racjonalne wyjście z sytuacji, czyli ten duchowy kolejny aspekt wynikający z naszego rozwoju. Inne rozwiązania. Kiedy wyjdziemy z egoizmu, nauczymy się uważności, wyciszając gadzi mózg, staniemy do wielowymiarowości nowych ludzkich potencjałów wysokiej kultury moralnej. I teraz ten obraz nie przez przypadek postawiłam za sobą i chciałam poczuć, czy pasuje do dzisiejszych treści i bardzo pasuje. Ten obraz właśnie jest wysokoterapeutyczny na ten moment, na ten czas, kiedy właśnie te treści, o których wcześniej
Państwu przeczytałam, zaczynają wnikać w nasze struktury, które są już gotowe na przyjęcie tych informacji do wdrożenia do codziennego życia. Ten obraz jest wysokoterapeutyczny, sugerujący umysłowi, który posiada jednak ciało migdałowate aktywne, aby oddało lęk, żeby oddało strach, który jest zawarty właśnie w tej parterze, oddać na zewnątrz to i oddać reakcję zamrożenia, walki, ucieczki, a wejść, tak jak to kobieta, w twórczość, kreację o zapachu róż. Ręce, które tworzą bez lęku, głowa, która tworzy bez lęku, tworzy pomysły bez lęku, człowiek, który idzie do przodu bez lęku, w pokojowych zamiarach, nie ogląda się do tyłu, zamyka gestalt przeszłości, czyli zamyka wszystkie traumy z przeszłości, które i wychowanie, które spowodowało, że operowaliśmy na wąskim materiale naszego mózgu, czyli na gadzim umyśle, na instynktach, na przetrwaniu, na intuicji, która dawała znać nam tylko o zagrożeniach. Nie prowadziła ten rodzaj intuicji, nie prowadził nas do kreacji, do nowych rozwiązań. Ta intuicja miała za zadanie ostrzegać nas, prawda? Intuicja instynktowna, tak to określę. Jest taki człowiek chroniony, ma narzędzia, aby bronić siebie i bronić innych przed złem. Ma narzędzia do wszelkiej reakcji na rzeczywistość. Może odmieniać słowo wolność przez wszystkie przypadki, czyli korzystać ze wszystkich potencjałów, które prowadzą do niezależności. Prowadzi do głębokiej reakcji z życiem, do nawiązywania głębokiej relacji i bliskości z drugą istotą, ale najpierw ze sobą. Wychodzimy z relacji zimnych, obojętnych, bez głębokiego odczuwania czy przeżywania spraw drugiej istoty. Idziemy do zrównoważonego i wyważonego ciepła wobec siebie najpierw, a potem wobec naszych współbraci, z którymi dzielimy naszą rzeczywistość. Słuchajcie, ten obraz, tyle osób chciało go zakupić. I wiecie, co się stało? Kawałeczek, dosłownie pół centymetra, płótno troszkę się rozjechało. I ja zabezpieczyłam to płótno z tyłu, przykleiłam kolejne płótno, zaprasowałam, zrobiłam dobrą podmalówkę, żeby to płótno się nie rozeszło. Dosłownie malutka kancera, jak ja to mówię. I ja uważałam, że ten obraz się, wiecie, nie nadaje, żeby go sprzedać i tak dalej. Ale kiedy przeczytałam sobie o filozofii Wabi Sabi, która jest bardzo aktualna dla naszych czasów, że najcenniejsze jest to, co ma swoją historię, że najcenniejsze według tej filozofii jest to, co ma duszę, co ma przeżycia, co ma jakieś trudne wydarzenia. I to płótno prawdopodobnie miało trudne wydarzenie, choć ja nie zorientowałam się. Ono prawdopodobnie musiało, jak moje koty się bawiły, musiało opaść na jakiś przedmiot czy na jakiś kancik, który właśnie spowodował tą najpierw macerację, a potem tam delikatnie się tylko to płótno rozeszło. I ja oczywiście to naprawiłam, ale postanowiłam, że ono nie będzie do sprzedaży. Natomiast wiem, jak bardzo silna energia jest w tym obrazie. I jak on działa energetycznie. On już zrobił moją robotę. Znaczy swoją robotę na moją korzyść. Ja zrozumiałam, wysyciłam się tymi treściami. Ja bardzo dużo tworzę, słuchajcie teraz. Ja te ręce oszczędzam, bo ja mam słabe ręce. Ja nie mogę dużo pracować rękoma, dlatego ja
oszczędzam ręce na innych rzeczach, które są mało istotne, natomiast bardzo dużo rysuję, maluję, dużo piszę, wykorzystuję ręce do twórczości, do kreacji. I dzięki temu obrazowi, że ja go namalowałam, że ja go później zinterpretowałam, jakby dałam sobie to, co jest ważne, oszczędzając moje ręce i nie zmywam podłóg, tak jak kiedyś, wiecie, na kolanach tymi rękoma, nie zmywam ręcznie różnych, wiecie, naczyń, które mają złote obwódeczki, wszystko tam walam do zmywarki. Słuchajcie, to nie, talerz, kurczę, nie jest ważniejszy od moich rąk. Proszę o pomoc. Mówię, muszę zaoszczędzić ręce, mam 3 obrazy do wymalowania, więc to jest naprawdę duża praca, bardzo taka, wiecie, no, precyzyjna i duży jest wysiłek dla moich rąk, więc proszę o pomoc, proszę odkurzyć, proszę zamieść, proszę umyć kocie miski, no bo tego do zmywarki nie ładuję, także duże zmiany ten obraz spowodował w interpretacji siebie, w interpretacji swojego życia, w zrozumieniu tego, kim jestem, czego potrzebuję. Jestem mu wdzięczna. I przyszedł taki moment, żebym chciałam odzyskać, wiecie, Beintrand to się nazywa, czyli te ramki drewniane, i chciałam zdjąć to płótno i go... Jezu, powiem to, no po prostu chciałam to wywalić, no nie, ale coś we mnie zapłakało, załkało. Jak to? To jest historia, tam jest dusza, tam jest tyle informacji, tam jest Twój błogostan, w którym tworzyłaś ten obraz. To jest wabi-sabi, to jest ta filiżanka potłuczona z historią filozofii japońskiego szacunku do rzeczy, które są po przejściach, które są mistycznie, artystycznie sklejone. To jest to. I ja jestem gotowa, jeśli ktoś z Państwa ten obraz chciał kiedyś kupić, a ja odmówiłam, albo chcecie teraz go sobie nabyć, napiszcie do mnie, ile on jest dla Was wart. Ja zrobię wysyłkę, oczywiście doliczymy tutaj koszty wysyłki. Ja go porządnie spakuję, żeby on się nie uszkodził. Zresztą wszystkie swoje obrazy, właściwie mój mąż pakuje te obrazy, bo ja, tak jak Wam mówię, oszczędzam ręce, więc muszę zatrudnić osobę dodatkową do pakowania tych obrazów. I ja po prostu go oddam, niech on idzie, oddam, sprzedam, bo ja po prostu muszę kupić następne podobrazia, kupić sobie farby, po prostu kupnem tego obrazu wesprzecie moją kreację, moją twórczość, moje hobby, moje zainteresowanie, a że ja lubię dobre płótna i dobre farby i potem jakby dawać dobrą jakość tych obrazów, no to trochę kosztuje, więc nie mogę rozdawać, kochani, tych obrazów. Po prostu ja z nich też żyję, utrzymuję się, no nie? Także jakby co, to jest do nabycia. Kończę teraz etap tej audycji, no, jakby to powiedzieć, ten pierwszy, gdzie mówię ogólnie o treściach, a teraz przejdziemy do zabawy. I zabawa, no, jakby to określić, i zabawa, tak, trzeba wprowadzić do naszego życia humanoidalnego, tego już innego, tego o rozszerzonym polu zrozumienia, czym życie jest, więcej radości, więcej dobrych treści, więcej uśmiechu na twarzy i więcej takiego potencjału radowania się dla naszych nadnerczy chociażby i wątroby, która często się złościła. Mam 3 obrazki. Te obrazki, dzisiaj będziemy je rozpatrywać i wybierać pod kątem naszej właściwej, indywidualnej, osobistej, personalnej, spersonalizowanej drogi życia. I ja już bardzo wiele miesięcy temu miałam sygnał od wyższej świadomości, że każdy z nas już tę drogę życia ma, tą właściwą, tą drogę duchową, tą z rdzennym naszym genotypem.
i tam, gdzie my możemy te wszystkie nasze rdzenne potencjały wykorzystać, wyżyć się na tej drodze życia. Wiecie, my ludzie smutni, doprowadzeni na skraj wytrzymałości psychicznej tym, co się dzieje, chcemy wyżyć się w naszych życiach, wypuścić te potencjały, wypuścić te kolory z nas, wypuścić te słowa, wypuścić tę twórczość, tę kreację, te prace ręczne, te możliwości, te słowa, które są nagromadzone w całych naszych ciałach, a nigdy nie ujrzały światła dziennego. Tak, to jest dobre słowo. Chcemy się wyżyć. Chcemy wreszcie się wyżyć. Chcemy wreszcie wszystko wypuścić bez lęku, wyrazić siebie bez takiego filtra, czy to się komuś spodoba, a może ja za to dostanę hejt, a może ktoś mnie wykluczy za to, co powiedziałam i tak dalej. To są te lęki, z których jesteśmy wyprowadzeni, a coraz bardziej będziemy chcieli się wyżyć we własnych życiach. Wyżyć? W dobrym tego słowa znaczeniu, bo do tej pory słowo wyżyć było używane jako pejoratywny wyraz wyżycia się na kimś, czyli wywalenia na kogoś swojej własnej frustracji, tak? Uszkodzenia kogoś, żeby samemu się lepiej poczuć. Dobrze, dobra, pierwszy obrazek, słuchajcie, ważka, papryczka, chili, to jest obrazek na płótnie, malowany akrylami, już jest zabezpieczony, ma tutaj przyczepkę, to się mówi, napiszcie mi, jak to się nazywa, bo wypadło mi słowo, pierwszy obrazek. Ważka i tu słuchajcie, właśnie a propos tej zabawy. I ja dostałam wizję, że ta papryka musi mieć związek z czymś zabawnym, z czymś, co nas zabawia, rozbawia, rozluźnia i przynosi uśmiech na twarz. I ja mówię tak, kurczę, jak ja narysuję aspekt zabawy? I skojarzyło mi się, jak ja byłam młodą dziewczyną, i była dyskoteka u nas w szkole podstawowej i ja tam brałam udział w organizacji też tej dyskoteki i pani nasza wychowawczyni przyniosła takie wielkie dyskotekowe, słuchajcie, kule. I ja jako też spektrum autystyczne uwielbiałam godzinami przyglądać się zamiast tańczyć na dyskotece, to Wam zdradzę, że ja siedziałam pod ścianą i obserwowałam światełka, które odbijały się od tych kryształków luster. I przyglądałam się, jak one odbijają się na ścianie, jakie tworzą świetliste właśnie takie iluminacje. I to dla mnie było ważniejsze i bardziej radosne niż taniec. Także to jest pierwszy rysunek. Patrzę w kolejności, jak ja tutaj na opisy do nich zrobiłam. Drugi rysunek to jest takie, widzicie, pole, gdzie są maki, gdzie są stokrotki, gdzie jest słońce, są jakieś pagórki. Ja pamiętam ten rysunek, to sobie zrobiłam jako tytuł Prosta twórczość. Taki sobie zadałam temat. Prosta twórczość. I to miało stanowić kanwę do zrobienia sobie kiedyś własnoręcznie kubeczka albo, jak to się mówi, filiżanki na kawkę. Radosna twórczość. To jest drugi rysunek. Trzeci rysunek to jest pole słoneczników. I ten rysunek powstał jako ilustracja do warsztatów Złota proporcja kobiecego życia. I w tym ten rysunek zrobiłam jako uzdrowienie takiej sytuacji z dzieciństwa, kiedy babcia hodowała w swoim
ogródeczku właśnie słoneczniki, a ja słoneczniki uwielbiałam. I dziadek mówi do babci, no to babciu, idź tam dla wnusi, zerwij słoneczniczka, bo wnusia przyjechała, wnusia lubi, no to zerwij jej słonecznika, który uważa, że już jest dojrzały. A babcia no to mówi, nie dostanie wnusia słonecznika, bo słoneczniki już mam tylko dla kurek. Wiecie, i to był tak, taki zapis się zrobił, że ja jakby zostałam postawiona za kurkami, że kurki są ważniejsze. No okej, to dla mnie było, no ale jako dziecko, no tak wiecie, no nie mogłam zrozumieć, że tyle tych słoneczników tam w tym ogródku jest, a ja tego słonecznika, no nie mogę sobie pojeść, no nie? I jak babcia nie widziała, to ja leciałam do tego ogródka, wstydzę się przyznać, ale tak było. I sobie tam, wiecie, po dwa ziarenka z tych różnych słoneczników wydziobywałam jak ptaszek i tak myślałam, no babcia się nie zorientuje, no nie? I potem, słuchajcie, tak ta sytuacja wpłynęła na moją psychikę, na moje życie, że ja kompulsywnie już w wieku dorosłym jeździłam do hurtowni, no wiecie, tu pod Warszawę, albo jak mieszkałam w Krakowie, to jeździłam na takie wielkie bazary hurtowe, gdzie kupowałam całe, tak jak to się mówi, zgrzewki, to butelki w zgrzewkach, ale ja kupowałam takie po 15 słoneczników wielkich, takie wiecie, siaty, i ja te słoneczniki potrafiłam, 15 słoneczników, to mniej niż tydzień zjadałam kompulsywnie, no nie raniąc sobie dziąsła, raniąc sobie palce, niszcząc paznokcie. I właśnie na tych warsztatach Złota Proporcja Kobiecego Ciała, kiedy tam odkrywałyśmy różne traumy, które budują w nas mechanizmy obronne albo budują w nas pewne niezdrowe, kompulsywne czynności, które robimy, które są no, niezdrowe dla nas. I ja odkryłam to doświadczenie i właśnie namalowałam sobie całe pole słonecznikowe jako moje dobro i ja mogę sobie teraz zasadzić, ja mogę z tego korzystać, ja po prostu mam płodne życie i moje potrzeby są z miłością spełniane i są z miłością uznawane też przez innych ludzi. No, także bardzo symboliczny jest ten rysunek. I co się stało? Słuchajcie, co się stało? Ja przestałam jeść słoneczniki, uzdrowiłam tą kompulsję. I teraz słoneczniki mogą rosnąć całymi polami, ja je tylko podziwiam. Ja dalej kocham słoneczniki, ale ja już ich nie jem. Ja w ogóle nie mam potrzeby konsumowania właśnie takich świeżych słoneczników. Oczywiście, dla zdrowotności. Ja mam słoneczniki suszone i dodaję sobie do sałatek, do smoothie sobie dodaję, do różnych soków, do różnych deserków, takich bezcukrowych. Tak, ale to nie jest już kompulsywne. Dobra, czyli jeszcze raz pokażę rysunki. Treści, które ja opowiadam, dodatkowo nie bierzcie pod uwagę. Chodzi o to, co Was przywoła. Pierwsza papryczka. Kula dyskotekowa. Oczywiście, no nie mogło zabraknąć ważki. No przecież nie uważacie, że ja się z ważkami pożegnałam, no nie? Może to jeszcze jest moja kompulsja, że ja je tak maluję, rysuję. Drugi rysunek. No, stokrotki i maki. No chyba nie uważacie, że przestanę malować maki. No to też jest na razie niemożliwe. I trzeci rysunek. Właśnie pole słonecznikowe. Tak. I jak już jest wybór, oczywiście rysunki sobie wcześniej opisałam, solidnie przygotowałam się do Państwa. Staram się być logiczna, być systematyczna. Coraz lepiej mi to wychodzi. Także tak, staram się i przykładam się do wszystkiego, czym się zajmuję. I wiecie co? I sprawia mi to ogromną przyjemność. A kiedyś mechanizmy obronne i traumy i dramaty, które człowiek przeszedł w procesie edukacji i socjalizacji, czyli uspołecznienia, powodowały, że ja chciałam się tylko prześlizgnąć, byle jak, aby było, aby do przodu, aby tam już
odhaczyć i iść dalej. Wynikało to z traum. A teraz, jak traumy i różne gestalty pozamykane, trudne zdarzenia i wydarzenia, to mnie się chce w tym być. To ja się chcę postarać. To ja chcę dokładnie coś zrobić, dokładnie coś przeprowadzić. Nowe dla mnie, muszę Wam powiedzieć. Nowe. Rysunek numer jeden. Ważka i papryka. Jaka to jest droga życia przed Wami? Jeśli wybraliście Państwo ten obrazek, gratuluję, bo przed Wami jest do odkrycia, albo inaczej, do wejścia już na tę drogę Waszego życia. To jest Wasza specyfika życiowa. I posłuchajcie, bo to jest ważny moment. To droga, na której podobne przybliża się do podobnego. No i zobaczcie. Ta ważka też ma te kryształki światła. Jest podobna, choć to jest fauna, a to jest flora. Ale one się przyciągają. One się lubią. One się kochają. One dobrze bawią się ze sobą. Mają ten sam vibe życiowy. I te same nawet kolory. Ale również na tym obrazku jest równinny krajobraz. Ani wzniesień, ani depresji. Przed Tobą równa droga, równinna, na której widać przyrodnicze cuda. National Geographic. Odkrywanie na tej drodze wsparcia dodatkowego, ponad spodziewane czy uzasadnione przez Twoją miarę. Decydowanie o swoim ciele, wyrażanie jego potrzeb w poczuciu wolności i nieskrępowania. Wprowadzanie siebie w świat zabawy, chilloutu, odprężenia i dobrego samopoczucia. To droga, na której buduje się relacje oparte na wzajemnej empatii, działającej w obie strony, w której możemy lepiej wykorzystać nasze różnorodne cechy i możliwości, a poprzez to mieć lepszą efektywność, motywację, satysfakcję i zaangażowanie. To droga, na której cieszymy się jedzeniem, smakami i wyrażamy w ten sposób troskę o nasze ciało i ciała najbliższych. Karmimy ciało, nakarmiamy, odżywiamy, budujemy w nim naszymi kulinarnymi wyborami życie. To droga, na której sobie odpuszczamy, ale nie za bardzo. Mamy cele, ale nie ciśniemy do ich realizacji. W zamian mobilizujemy się, staramy się, przykładamy się, ale wszystko w przyjemnej atmosferze i w ogromnym wyczuciu siebie. Kiedy możemy się przekroczyć, już przychodzi ten moment zmęczenia, wtedy odpuszczamy i odpoczywamy. Po co? Żeby z piękną, dobrą, wypoczętą energią, pełną radości przystąpić do realizacji celów życiowych. To droga również odrębności, ale nie samotności. To droga bliskości z ludźmi, którzy są tak samo jak Ty odrębni. Odrębność to dwa niezależne pola morfogenetyczne ludzi, nie wpływające na siebie, nie wywierające wpływu i nie zaburzające indywidualnych procesów życiowych. To droga, na której możesz przybliżyć się do wszystkiego na tyle, na ile Ty chcesz, na ile możesz sobie na to pozwolić. To droga, na której rozumie się zmiany. Nie zaprzecza się ich istnieniu, nie ukrywa się przed nimi poprzez mechanizmy obronne, nie chowa się za własnymi lękami. Rozumie się, że zmiany są składową życia i dalej wraz z nimi życie trwa, tylko siebie trzeba ustawić podług tych zmian. Słuchajcie, czyż to
Niepiękne. Czyż taka droga równinna, bez wzlotów i upadków, nie jest cudem? Czy odrębność pokazana tutaj poprzez dwa gatunki roślin i zwierząt nie jest cudowna, że my możemy współistnieć blisko ze sobą, ale każdy w odrębności własnego gatunku. Nie zaburzać, nie wpływać na siebie, nie wymuszać, nie tworzyć relacji zależnych, tylko odrębnościowe, indywidualne i kochać się. I kochać się, i kochać swoją odrębność i niezależność. To jest wasza rdzenna droga, do której was woła. Gratuluję. Bierzemy kolejny rysuneczek. Kolejny rysuneczek. Maki i stokrotki. Jeśli wybraliście ten rysunek, również wam gratuluję, dlatego że wszystkie te drogi są piękne, wspaniałe, bo są to drogi humanoidalnego człowieka połączonego z duchem i z czwartą jakością realizacji swojego życia. Bez lęków, z czwartą jakością, czyli z kreacją. Posłuchajcie. Jest to droga mediatora, który pojawia się w konflikcie jako trzecia siła. Jego rolą jest merytoryczne zabieranie głosu w spornych wątkach. To droga słuchania bez oceny, bez udzielania rad czy wydawania wyroków. Ludzie przychodzą jako do autorytetu, któremu łatwo wchodzi się w analizy i diagnozy czy szukanie odpowiednich technik lub narzędzi, aby im ulżyć w trudnościach. To droga zaangażowania w proces, sterowania nim, a jednocześnie stania niejako z boku, bycie niezależnym i neutralnym. Słuchać z empatią, konkretyzować, studzić emocje, wspierać w wyrażaniu uczuć i docierać do właściwych potrzeb. Prowadzić do ugody i prowadzić do pojednania. Do poczucia ulgi i satysfakcji z osiągnięcia pokoju i spokoju. Niczego nie narzucać, pomagając zmieniać stosunek ludzi do samych siebie, do innych ludzi i do konfliktowych sytuacji. Nauczyć innych mówić o tym, co ważne, od siebie i o sobie. Nauka klarownego i jasnego komunikatu, tak aby inni mieli jasny obraz sytuacji. Nauczyć w pełni świadomie, brać odpowiedzialność za własne emocje, własne słowa, propozycje, ustalenia oraz sposoby ich realizacji. To jest droga przyjmowania pomocy, dopuszczania do swojego życia pomocy. Droga rezygnacji z bycia jakimś konkretnym i bycia odbieranym jakoś konkretnie. Jakoś, czytaj, egotycznie. To jest droga po prostu życia i bycia tym, kim się jest w istocie. To rezygnacja z wrogości, rezygnacja z wojny na korzyść pokojowych rozwiązań. Droga mistrzowska, to jest droga mistrzowska. Droga mistrzowska, bo tylko mistrz może wejść na drogę dyplomacji i pogodzenia zwaśnionych, pozornie zwaśnionych stron. Jest to droga wypuszczania z siebie pokojowego, udzielania ludziom wsparcia ku temu, żeby wzięli odpowiedzialność za słowa, czyny, obietnice i żeby pomagać im w mediacjach z życiem, w mediacjach ze sobą, w mediacjach z innymi, żeby pomagać im godzić to, co w nich konfliktowe i godzić zwaśnienia. Godzić zwaśnienia. I na tym rysunku
jest słońce, czyli mediator, który ogrzewa, ociepla atmosferę i który mówi: dla ciebie i dla ciebie są miejsca, mimo że jesteście różnymi kwiatami, macie różne potrzeby, ale macie wspólny teren do wykorzystania. Dla wszystkich starczy. Piękna droga mistrzowska, naprawdę. Pole słoneczników. Jeśli ktoś z Państwa wybrał ten rysunek, gratuluję, bo to jest też piękna droga. Posłuchajcie o niej. Jest to droga dobroci i dzielenia się. Babcia się ze mną nie podzieliła, ale ja się z Wami dzielę historią powstania tego obrazka. No i tak, to jest droga, na której będziecie doświadczać i emanować dobrocią, doświadczać dzielenia się dobrem, ale też dzielić się własnym dobrem, własnymi zasobami. To droga, na której odsiewamy ziarno od plew. Odseparowujemy się od szkodliwych treści i zachowań, a dajemy uwagę dobroci i tym ludziom, którzy w swej dobroci dzielą się sobą, umiejętnościami, zasobami, w dobrych intencjach. To droga romantyzmu i letnich hitów. Tak to nazwałam. Letnie hity. Lata z radiem. To droga skupiania się na życiu wewnętrznym człowieka. Jego wewnętrznemu polu obfitości nadawana jest uważność, czyli jego uczuciom i wyrażaniu dobra i miłości poprzez dzielenie się. To też droga rozumienia świata roślin, ogrodów, ich leczniczej mocy, korzystnej dla zdrowia. To droga refleksji nad relacjami, aby wychodzić z jej elementów, które ją destabilizują. To droga introspekcji, wglądu w głąb siebie, aby zobaczyć elementy destabilizacji dobra w sobie, ale też w innych. Czym się dzielę w relacji? Czy na pewno dobrem? Dzięki temu tworzę dobrą komunikację w relacjach. To rozmowy o ważnych sprawach bez lukru, ale w dobroci dla obydwu stron. To droga, na której posiadamy swoje miejsce, które nas upładnia. Gospodarujemy na nim tak, aby było płodne w dobro. Uwalniamy się spod bycia grzeczną, ugodową, uwalniamy się spod okupacji innych. Samo zarządzanie własną ziemią. O to chodzi na tej drodze. Na tej drodze odzyskujemy poczucie sprawstwa. Na tej drodze nie jest możliwe kupowanie kota w worku. To droga dzielenia się dobrem i pokojem. To droga porządku i wolności w relacjach. Tak? Tak, pole słoneczników. Płodność. No, wiecie co, wszystkie te drogi są wspaniałe. Oczywiście zawsze Was proszę, bo to jest dla mnie ciekawe i interesujące. Dajcie znać, który obrazek został przez Was wybrany. Czy ten opis do tej drogi jest dla Was miły, jakiś fascynujący? Chcecie wejść w samopoznanie siebie właśnie pod tym kontekstem, tak się mówi, pod kontekstem? Chyba nie, ale pod tym kątem. Wiecie, mnie się wydaje, że można wybrać wszystkie te obrazki. Jedne opisy drugich nie wykluczają. Można wybrać dwa, można wybrać jeden.
Nie ograniczajcie się, ale też na siłę nie przyjmujcie więcej, niż Wam się po prostu to opłaca. Mierzmy siły na zamiary. Jak ja bym miała odnieść się, który na dzień dzisiejszy dla mnie jest najistotniejszy, jaka droga teraz przede mną, co ja chcę poznać, no wiadomo, że ten najświeższy. Ta zabawa mnie trochę kręci, samodzielność, samowystarczalność, samozabawianie siebie. Nie nudzi mi się. Muszę Wam powiedzieć, że kiedyś odczuwałam smutek, odczuwałam nudę, odczuwałam, że zbyt mało rzeczy dzieje się w moim życiu. To też się zmieniło. Wynikało to wszystko z kompulsji, z różnych takich, wiecie, przeżyć, traum, mechanizmów obronnych, mechanizmów wyparcia, różne rzeczy tam można podpisać pod tym wszystkim. Natomiast okazało się, kiedy podomykało się te wszystkie różne traumy i zamknęło się przeszłość i pochowało się swoją starą personę zdegradowaną przez przeszłość i wydarzenia tej przeszłości. Ja już dawno mówiłam Wam o tym procesie, że siebie pochowałam, smutne ja pochowałam. To okazuje się, że ja świetnie się ze sobą bawię, że ja nie mam momentu w swojej rzeczywistości, kiedy się nudzę. Ja mam zawsze zajęcie, zawsze mnie moja istota pociągnie, a weź to poczytaj, a weź tego dotknij, a weź to ugotuj, a weź to wypróbuj, a weź to namaluj, a weź tam pojedź, a weź poobserwuj sobie tych ludzi, którzy idą, a weź porozmawiaj sobie z tym czy z tamtym, a weź zobacz to, a weź tamto. Wiecie, cały czas ja mogę cały dzień siedzieć w tej chwili, czy chodzić sama na spacery. To jest nowe dla mnie. Jak to ja sama, odrębna, świetnie się ze sobą bawię. Ludzie, a kiedyś trzeba było zadzwonić 5 razy dziennie do kogoś, do mamy, do taty, do siostry, do kuzynki, do koleżanki, do przyjaciółki. Pół dnia schodziło się na rozmowach, na wymianach informacji, a potem kolejne pół dnia się leżało, bo było się przebodźcowanym, zmęczonym i tak naprawdę już się nie wiedziało na koniec dnia, kim się jest, co się chce, tylko było przetwarzanie wszystkich danych z tych rozmów. A teraz sobie siedzę, maluję, jestem w świecie wiwisekcji, rozcinam siebie na żywca i oglądam, co tam mi w trawie piszczy. Mam świetną pracę, pracuję sobie z innymi, oglądam ich mocne strony, mocne ich potencjały i jakby wychowuję w swojej przestrzeni liderów, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wzorce zachowania, reakcji. Tak, w mojej przestrzeni hoduję, to jest nieładne słowo, uprawiam, też nie, po prostu daję taką przestrzeń, że otwieram w ludziach ich własne potencjały liderowania. Także mam cudowną pracę. Na co ja mam narzekać? No, czasami narzekam na relacje, których jeszcze nie poukładałam, jeszcze takiej niezależności. Nie mam. Czasami ściągają mnie emocje innych ludzi. Jeszcze staję się wtedy sfrustrowana, smutna, bo one są często ciężkie. Takie zahaczające, takie uzależniające, manipulujące, żeby przyciągnąć znowu do takiej niezdrowej relacji. No. A ja chcę się cieszyć, wiecie. Ja chcę mieć dyskotekę w głowie, ja chcę mieć dyskotekę w moich emocjach. No, ale tak, zdecydowanie ja wybieram dzisiaj ten. Ściskam Was bardzo mocno. Do następnego spotkania. Pamiętajcie o tym obrazie. Jest on do sprzedaży, ale od razu mówię, że ma kancerę załataną, pięknie nareperowaną. Na pewno nie jest to obraz pełnowartościowy finansowo, choć dla mnie jest pełnowartościowy, jeśli chodzi o jego historię, o jego przekaz i o moją pracę nad nim.
Natomiast dajcie znać, ile chcecie za niego zapłacić i niech on do was idzie. Niech się przyda. Poproszę o łapki w górę. Niech ten mój kanał, na który was zapraszam, rozrośnie się wreszcie. Niech mi da więcej radości, niech mi da motywacji. Także dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli to nie jest dla was problem, że nie będę pojawiać się systematycznie, dlatego że widzicie sami. Ja po prostu mam tyle myśli, tyle procesów, tyle rzeczy się dzieje w moim życiu, że ja muszę się tym wszystkim wysadzić wręcz w powietrze, dopiero tu uspokojona i zdystansowana do tego przejść, żeby w sposób merytoryczny wam to wyłożyć, żeby to było zrozumiałe. No, także subskrybujcie, jeśli taki układ jest dla was, ok. Generalnie rzecz biorąc, wpadajcie do mnie. Jest mi niezmiernie miło, jak mnie odwiedzicie tutaj i sobie posiedzimy, czasami pożartujemy, czasami powiemy na serio, czasami łza wzruszenia się w nas obudzi. Wiecie co? Ile ja gadam. Buziaki, ściskam was, kochani, bardzo serdecznie i do następnego spotkania. Aha, i zaglądajcie jeszcze na moją stronę internetową. Fajne warsztaty Droga do Wolności. Bardzo aktualne będą za chwilę, dlatego że bardzo będziemy wszyscy przeżywać. Ci, którzy nie odłączyli się jeszcze od mechanizmów obronnych, będzie ciężko, więc warto jest mieć po prostu ciężko, bez przesady. Dla niektórych będzie ciężko, dla niektórych mniej, bardziej, no różnie to może być. Ale jest to fajne narzędzie, żeby sobie wcześniej wykrywać mechanizmy obronne i już zanim nam się odpalą, tak za gardło złapią, to już możemy je sobie pooczyszczać. Wszystkie informacje na temat Drogi do Wolności macie na stronie internetowej. Warsztaty są online, więc możecie sobie siedzieć w domku, w kapciach i sami pracować nad sobą. Po części takiej, jakby to powiedzieć, merytorycznej. Ale też, kochani, zapraszam was. To jest kolejna rzecz, która jest właśnie na mojej stronie internetowej udostępniona, że te totemy sukcesu. Możecie sobie zamówić obrazek. Do tego robię z absolutną miłością i oddaniem dla waszej drogi życia opis, która przestrzeń w waszym życiu jest do obsadzenia, bo tam właśnie będzie sukces i spełnienie. Dobra, nagadałam się. Aha, no i jeszcze sesje indywidualne. Jeśli potrzebujecie pedagoga od spraw dorosłych i jeszcze do tego pedagoga, który ma oko mistyczne i widzi więcej, szerzej i trafia w punkty do uzdrowienia albo do rozwinięcia już, to też was zapraszam. Wszystkie informacje na stronie. Ściskam was naprawdę już ostatni raz i zmykam. Ba! Jakie ba? Pa! Pa, pa, pa! Do usłyszenia.